widać mnie, prawda? To zabieg celowy. Dzisiejszy odcinek będzie inny od poprzednich. Znikam z kadru, bo tym razem absolutnie najważniejsze będą obrazki. Ja sobie pokomentuję trochę z tyłu. Świat się zmienia. Zmienia się Warszawa, u nas także zachodzą zmiany. Dziś trochę porównań. Spojrzymy, jak kilka miejsc w dzielnicy Targówek wyglądało kiedyś i porównamy widoki z dniem dzisiejszym. Niestety, kiedyś nie fotografowano tak masowo jak dziś, a i nasze okolice także nie były uważane za ogromnie ciekawe, więc materiałów porównawczych nie mamy zbyt wiele. Coś się jednak znalazło. Zerknijmy. Tak było, tak jest. Targówek Fabryczny. XIX-wieczna willa Kijewskiego na Siarczanej. Najpierw w czasach świetności, około roku 1900, a później już po latach dewastacji, całkiem współcześnie, jeszcze niedawno. Piękny obiekt, straszliwie zniszczał. W końcu jednak doczekał się drugiej szansy. Od niedawna działa tu Centrum Kultury i Aktywności. Zabraniecka. Tu jeszcze w 2016 roku można było znaleźć pozostałości XIX-wiecznej bramy fabryki Kijewskiego i Scholze. Jesteśmy na Rzecznej. Dziś tu stoją zabudowania fabryki Procter & Gamble. Ale w roku 1923 okolica wyglądała nieco inaczej, zwłaszcza wiosną. Ulica Księcia Ziemowita jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku wyglądała trochę inaczej. Dziś przybyło samochodów, ale budynki znikły. Przy Łodygowej 22 września 1939 roku zginął niemiecki generał Werner von Fritsch. Do końca okupacji stał tu, tuż obok, nieco po prawej, jego pomnik. Cicha uliczka na zaciszu. Mało kto o tym wie, całkiem długo nosiła ona imię jednego z najbardziej znanych polityków Polski Ludowej, zwanego wiecznym premierem Józefa Cyrankiewicza. Nazwę nadano w roku 1951. Patron miał wówczas lat 40 i przez następne 3 dekady było mu dane cieszyć się własną ulicą. Tak na pierwszy rzut oka szkoła przy Bartniczej wydaje się niezmieniona, jednak jest to złudzenie. Pamiętajmy, kiedyś nie było tej dalszej wschodniej jezdni. I na jej miejscu stał jeszcze jeden budynek, widoczny na starych zdjęciach, budynek mieszkalny dla nauczycieli. Dziś to jest Wysockiego, kiedyś ten odcinek nazywał się Białołęcką. Zaraz spojrzymy w wylot ulicy Palestyńskiej, gdzie kiedyś była główna droga dojazdowa do warsztatów wagonowych. I spójrzmy na okupacyjne zdjęcie tego miejsca.
to jest drugi koniec palestyńskiej od strony oliwskiej, która już leżała na terenie warsztatów. Tu w tym budyneczku była portiernia warsztatów wagonowych. No i udało nam się trafić na piękne zdjęcie z czasów okupacji. To jest dzisiejsza Wysockiego, a spójrzmy jeszcze na kilka obrazków pokazujących dawną Białołęcką. Trochę przed wojną i nawet jeszcze w latach 60. Pożarowa. Trochę z boku, gdzieś przy torach, a do połowy lat 90. to było bardzo ważne miejsce dla komunikacji miejskiej. To była zajezdnia miejskich autobusów. Tam wypatrzy kamera. Dosłownie 200 metrów dalej było w latach 30. boisko lekkoatletyczne. W 1939 roku, zaraz pokażemy zdjęcie, biegał na nim sam wielki Janusz Kusociński. Na obrazku on prowadzi stawkę biegaczy. Trudno uwierzyć. Zmienił się ten widok dość gruntownie, ale naprawdę na tym pokazanym na początku zdjęciu to było dzisiejsze Rondo Żaba około roku 1930. Zaraz jeszcze kilka nieco nowszych ujęć tego miejsca. Jak widać, w drewniaku Paprockiego też zachodzą zmiany, niestety, w bardzo nieładnym kierunku. Nie było to nic nadzwyczajnego. Stał sobie taki nieefektowny drewniaczek na Praskiej 1 aż do roku 2019. Spłonął. Nie ma problemu. Wrota Targówka. Radzymińska przy Naczelnikowskiej. A kiedyś nie było Alei Solidarności. To miejsce wyglądało trochę inaczej. O, właśnie jakoś tak. Gdybyśmy się w tym miejscu znaleźli przed rokiem 1944, tam gdzie ten nowoczesny mieszkalny budynek, ujrzelibyśmy zabudowania warszawskiej fabryki amunicji z potężną 60-metrową wieżą śrutowni. Tam na samej górze były piece i roztopiony ołów kapał sobie na sam dół do zbiornika z wodą. Podobno najlepszy śród w Polsce. Kościół Chrystusa Króla od wojny sam się trochę zmienił, ale też trzeba przyznać, w latach 70. zwłaszcza zmieniło mu się otoczenie.
świętego Wincentego. Lokalna arteria. Najpierw trochę zdjęć takie, jaka była zaraz po wojnie, w latach 60. A potem już troszeczkę obrazków z tej rewolucji, jaka tu się dokonała w latach 70. No i w końcu będzie parę filmowych ujęć takiej świętego Wincentego, jaką mamy dziś. Trochę się zmieniło. Kołowa, choć jej jeszcze właściwie tutaj nie ma chyba. Budowa Domu Kultury, 1955 rok. Dziś się dokładnie takiego spojrzenia nie odtworzy, bo drzewa zasłaniają teatr Rampa. Gdybym się przesunął parę metrów w prawo i stanął na jezdni, stałbym dokładnie w miejscu, gdzie do 1974 roku kończył się peron stacji kolei wąskotorowej. Stacja Targówek, pierwsza stacja kolejki mareckiej. Tędy pociągi jeździły od 1897 roku. Znów powinienem się trochę przesunąć. Nie wejdę na jezdnię. To jest oczywiście Radzymińska z widokiem na Wyrot Gorzykowski. A zdjęcie historyczne to jest końcówka lat 30. Ta cała drewniana zabudowa spłonęła we wrześniu 1939 roku. Wiele lat przy Trockiej istniał sobie bazarek. Istniał, w końcu w 2016 roku przyszła rewolucja i go zmiotła. Trzeba przyznać, dziś, gdy się wysiada z metra, inny świat. To jest maj 2016 roku. Ktoś się nie zmieścił w zakręcie, ale piękny mural odbudowano. Jest. Targówek pamięta o powstaniu. Pole PGR, wcześniej folwarku Brudno, na pewno od XVII wieku, może wcześniejsze. Niesamowity relikt. No i cóż, miasto ma swoje prawa. Coś tu w końcu trzeba było zrobić, ale żal.
A tu się nie zmieniło prawie nic. Owszem, brakuje budynków. A tak poza tym mamy tu wciąż XIX wiek. W latach 70. pan Marceli Zyznowski założył tutaj folwark targówek. I tak naprawdę ten XIX wiek wciąż tutaj się czuje. Cynowa. Warto zajrzeć. Tu to by ci się lampa przydała. Ta pierwsza sekwencja to jest rok 2018. Lasek na utracie. Miejsce, gdzie naprawdę strach było wejść, bo nieraz nie było gdzie postawić nogi. Potwornie zarośnięty, niewiarygodne komary, kleszcze i wszystko co najgorsze. O, bardzo klimatyczne miejsce, trzeba przyznać, ale ciężko się tam chodziło. Dziś wygląda zupełnie inaczej. Można sobie naprawdę pójść na spacer jak do parku. I troszkę nostalgii gdzieś tam jest. Za tym dawnym, przerażającym laskiem. Ale trzeba przyznać, zmieniło się na lepsze. Tam dalej jest jeszcze 270 metrów asfaltowej drogi. Miejsce jest strategiczne, bo tu obok jest jednostka wojskowa. I w latach Polski Ludowej postawiono znak. Zakaz ruchu zabraniający amerykańskim szpiegom wjazdu w tę ulicę. Jeszcze rok temu stał sobie spokojnie. Dziś go nie ma i prawdę mówiąc strasznie mi go szkoda, bo to był taki fajny relikt.